Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na ulubieńców. Trochę inni ulubieńcy niż zawsze, bo zazwyczaj są albo kosmetyczni, albo niekosmetyczni. A dzisiaj postanowiłam te dwie kategorie, dwa filmiki połączyć w jednym, bo mam kilka dosłownie propozycji tutaj i tutaj. Nie uzbierałoby się na osobne filmiki. A taki filmik, dajcie mi znać, co o nim myślicie. Może on będzie właśnie ciekawszy dla Was, bo każdy coś tam może znajdzie coś dla siebie. No i będzie i domowo, i filmowo, i urodowo. Najpierw kosmetyczni ulubieńcy. Tacy, którzy nie zasłużyli na kosmetycznych ulubieńców roku, dlatego że stosuję ich i te produkty za krótko, ale zdecydowanie zasłużyły na miano ulubieńców miesiąca. I pierwsza rzecz, która po prostu podbiła moje serce całkowicie, to są produkty od Rimmel. Rimmel Lasting Finish Color Rush. Tak się nazywają te produkty. Ja mam w trzech kolorach. Wand Candy, tu już się starło. Zaraz Wam pokażę. To już się starło, ale napiszę Wam na dole. Zaraz Wam pokażę, dlaczego to się starło. The Redder The Better. Produkty genialne, dlatego że bardzo długo utrzymują się na ustach, a są bardzo, bardzo nawilżające. To jest produkt idealny na co dzień, idealny do pracy, na szybko, można go poprawić w ogóle bez patrzenia w lusterko, zwłaszcza to jest mój totalny ulubieniec. Nie, w ogóle nie wysuszają, mają takie lekko błyszczące wykończenie, no cud miód. Tak wygląda normalnie produkt, który do nas przychodzi, a tak u mnie wygląda ten kolor. Popatrzcie, jaka jest różnica i ile go zużyłam. Strasznie dużo, bo ja po prostu się nim maziam. W pracy, no ciężko czasem poprawić jakąś mocno matową, wyrazistą szminkę, a tym ja tylko przejeżdżam po ustach bez patrzenia w lusterko, no i wiem, że wszystko będzie okej. Zaraz Wam pokażę ten kolor. Powinnam to mieć na ustach, no ale nie mam, więc Wam tutaj pokażę. Taki dzienny, jasny, bardzo, bardzo ładny kolor. No i tak jak mówię, widzicie, one są takie lekko lśniące tutaj w opakowaniu. Tak samo na ręce. One mają taką lekko błyszczykową formułę, ale absolutnie się nie kleją. W ogóle nie czujemy tego produktu na ustach. No a tak jak mówię, wytrzymują długo i nawilżają. Ja zwłaszcza po chorobie miałam okropne usta. Takie, że no dawno nie miałam tak wysuszonych, a chciałam coś nosić, no i właśnie nosiłam to. Zresztą widzicie po zużyciu, co tu się dzieje, ja już Wam pokazuję. Także naprawdę Wam to polecam, bo to jest genialny, genialny produkt, genialny wynalazek. Ja wiecie, jakieś takie ciężkie pomadki matowe, ja jestem tego fanką, coś co się ciężko rozprowadza, długo zostaje na ustach, no ale to jest właśnie przeciwieństwo tego, poza utrzymywaniem oczywiście, no i skradło to moje serce całkowicie. Tak, nie wiem, czy potrzebuję jeszcze jakichś kolorów, może. Dalej podkład, który kupiłam całkiem niedawno, którego robiłam test i pokazywałam w holu, czyli Lasting Perfection. Odsyłam Was do testu, bo jak pokazywałam go później w holu, to się pojawiały pytania, czy to jest taki sam kolor jak korektor i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wszystko opisane. Kolor początkowo wydawał mi się dość ciemny, nie dość, za ciemny, ton za ciemny. Lekko zażółty, ale nauczyłam się z nim pracować. Jeżeli nakładamy go na mokro, gąbką, jakąś zwilżoną, to on naprawdę bardzo ładnie się blenduje i stapia z moją twarzą, nie odcina się. Bardzo, bardzo długo wytrzymuje na mojej buzi. Właśnie tak jak mówię, jak idę do pracy, czasem wychodzę o 9, wracam o 8, różnie bywa. I dalej ten podkład mam, nie mam żadnych plam, żadnych starć, nic się nie dzieje, nie waży, nie zapycha. No właśnie tylko z kolorami może być problem. Nie dla wszystkich będzie odpowiedni, ale jako sam produkt, sam podkład dla mnie jest genialny. Kolejna rzecz to rękawica. Rękawica od Hani, czyli Glam Glove. Rękawica do mycia pędzli. Ja mówiłam, to nie jest produkt niezbędny, bez którego się nie da żyć, ale jest to produkt, który bardzo, bardzo ułatwia życie, bo mycie pędzli bardzo przyspiesza. Ja normalnie do tej pory myłam pędzle, trąc albo o kostkę mydła, albo o rękę. No nie zawsze to się domywało, dopierało. Trzeba było się trochę nawysilać. Oczywiście, no można się nawysilać, to nie jest
nie jest nic złego, no ale jeżeli mamy do umycia bardzo dużo pędzli i niewiele czasu, to rękawica nam ułatwi. Zwłaszcza, że ona ma tutaj bardzo różne wzory. Tu do mniejszych pędzli, tutaj do większych pędzli. Po prostu bierzemy pędzel, namaczamy z produktem, z szamponem czy z czymś, pocieramy o to i to tarcie sprawia, że ten cały brud, podkład wychodzi o wiele, wiele szybciej. Także Hania, super rękawica, gratuluję, a Wam wszystkim polecam. Kolejna rzecz, niestety niedostępna w Polsce stacjonarnie, ale można zamówić online. To jest Lush The Comforter, mój ulubiony produkt, najlepszy na świecie do robienia piany. Starcza na, kosztuje chyba 5 euro, to fakt, ale wystarcza na 4 razy spokojnie. Tak 1/4 jak wrzucamy, to mamy przepiękną kolorową różową wodę. To już jest mój ostatek. Przepiękną różową kolorową wodę. Do tego przepięknie nawilża ciało, że jak wychodzę z kąpieli, to nie potrzebuję użyć dodatkowo balsamu. No i robi taką pianę, jakiej nic nie robi. Piana jest gęsta, zbita, utrzymuje się przez cały czas kąpieli, aż nie wypuścimy wody. Niektóre produkty są takie, że w połączeniu z innym produktem piana nagle znika. Tu się tak nie dzieje, bo ona jest gęsta, zbita, jest jej bardzo, bardzo dużo. No i to jest produkt cudowny, ja Wam go serdecznie polecam. I ostatnia rzecz urodowa to termoloki oczywiście. Termoloki, ja dostałam swoje, tak jak wspominałam, od mamy mojego chłopaka, bo ona ich nie używała. To są termoloki, które wyglądają w ten sposób. To jest firma, z tego co ja widzę, Balance. Nie mam pojęcia, co to jest za firma Balance, ale termoloki sprawdzają się świetnie. Dajcie mi znać, czy Wy używacie termoloków, jakich używacie termoloków, czy polecacie. Może używałyście wielu i widzicie różnicę między Babyliss a Balance a czymś tam, bo mi się ten wynalazek bardzo spodobał, dlatego że robi się loki szybko. Jedyne po czym mi... no, prostownica jeszcze, ale tutaj wychodzą mi piękne loki na tym, które się utrzymują. No a termoloki ponoć nie niszczą tak włosów jak właśnie prostownica, lokówka czy coś tam jeszcze innego, co pozwala nam te włosy kredzić. Także chętnie posłucham Waszej opinii na temat termoloków. Idę umyć ręce i zabieram się do krótkiej części nieurodowej. Część nieurodowa krótka również. Pierwsza rzecz to film. Film, miałam w końcu czas ponadrabiać trochę zaległości, no bo święta były. Strasznie dużo czasu, 2 dni wolne, szaleństwo! Ale w każdym razie obejrzałam w końcu, zaległo mi bardzo, Czarownicę z Angeliną Jolie. Bardzo ładna bajka, no strasznie mnie wciągnęła. Oczywiście tę historię każdy zna, to jest historia Śpiącej Królewny, ale troszeczkę zmodyfikowana. W każdym razie baja jest piękna, bardzo ładnie się ogląda, bardzo ładne zdjęcia, grafika, czy jak to jeszcze jest inaczej uzyskane. W każdym razie, jeżeli będziecie mieli taki luźny wieczór i ochotę na jakiś bardzo luźny film, taki filmowo-bajkowy dla dzieci i dorosłych, to ja serdecznie polecam Czarownicę. Jeżeli chodzi o YouTube, to absolutnie moje serce skradł YouTube Rewind, czyli przewijanie YouTube'a. Ja co roku się tym zachwycam, ile pracy YouTube wkłada w to, żeby zrobić ten filmik. To jest po prostu wstecz cały rok na YouTubie, co się działo w całym roku, popularne hity muzyczne, popularni vlogerzy, popularne filmiki, nawet znajduje się tam w tym roku Pająk Wardęgi, Chica, także koniecznie sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, chociaż to już ma tyle wyświetleń, że może już to widzieliście. Kolejna rzecz to są woski. Do polecenia mam Wam 3 z Yankee Candle, które ja pokochałam. Ten jest cudowny, Wild Fig, czyli dzika figa, po prostu miażdży, jest naprawdę ekstra. Długo się utrzymuje i pachnie przepięknie, także sprawdźcie sobie dziką figę. Dalej mam świąteczne zapachy, czyli Spiced Orange. To w ogóle tak pachnie świętami, że dobrze, że jeszcze mam ten wosk i będę sobie palić po świętach, żeby utrzymać tę imprezę. Imprezę świąteczną. No i ostatni to jest mandarynka i żurawina, który też jest cudowny. I też Wam polecam te 3 w tym miesiącu. Jeszcze póki mamy zimowe miesiące, to zajrzyjcie na te zapachy, bo to są właśnie raczej takie mocne, zimowe, otulające zapachy. W lecie będzie coś całkiem innego. I ostatnia rzecz, ale mówcie co chcecie, ale ja ją jeszcze raz muszę pokazać i już
prawdopodobnie więcej jej tutaj Wam nie pokażę, ale po miesiącu ponad noszenia ja jestem w siódmym niebie i ja nie wiem, jak ja mogłam bez tych butów żyć. Mówcie, że są brzydkie, mówcie, że zaburzają wszystko, całe życie zaburzają, całą sylwetkę, całą modę, wszystko niszczą, ale to jest najlepszy, najwygodniejszy i najcieplejszy but na świecie. Jedyny minus tych butów, jak je ściągnę, to mi jest wiecznie zimno w stopy. O, jak nie mam ich założonych, także chyba muszę kupić kapcie Ugi do domu. No jak póki co, no miesiąc to może nie jest długo, więc to nie jest wymierne, żebym Wam pokazała, że nie chodzę jeszcze po ziemi, bo to jeszcze trochę czasu musi upłynąć, ale powiem Wam, że jak ktoś się zastanawiał do tej pory, to aksy, bo tak to się czyta, nie słyszałam, żeby ktoś w Irlandii mówił aksy, no ale aksy bardzo, 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 bardzo Wam polecam, bo naprawdę jest... No jest jakbyś chodził po chmurce i po jeszcze podgrzewanej na 40 stopni chmurce. Także naprawdę jest cudownie. Tyle. Dajcie mi właśnie znać, jak Wam się podobał taki mieszany filmik, czy to jest ciekawsze, czy nie. Po prostu no nie chciałam jakoś nie wiadomo jak wymyślać, wzięłam coś, co mi pierwsze w oczy wskoczyło, co naprawdę mi się spodobało w zeszłym miesiącu i postanowiłam, że taki zmiksowany filmik. No, to tyle. Dajcie mi znać, co Was właśnie zaciekawiło, z czym się absolutnie nie zgadzacie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za niedługo.